Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam Cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam miłego oglądania. Wina obwinia cały świat dookoła, to jest takie dosyć popularne polskie, ale też atakuje siebie i siebie obwinia, że nie wykonałem danego ruchu, że nie osiągnąłem czegoś, że nie podszedłem do dziewczyny, że powiedziałem złe zdanie do rodziców i się obwiniasz o to, że to źle wyszło. Generalnie wina obwinia, czy to świat zewnętrzny, czy nas. I ja osobiście uważam, że najlepszym i najprostszym patentem na załatwienie samoobwiniania jest zrozumienie prostego wzoru, że doświadczenia tworzą nawyki, w zależności jakie masz nawyki, taką stajesz się osobowością, i dlatego jesteś jaki jesteś. Czyli to jest jedne z pierwszych treningów mentalnych ogólnie, I gdy zaczynamy rozumieć, że. Jestem taki, jaki jestem, bo moi rodzice, bo doświadczenia, bo ludzie, których widziałem, telewizja, mentorzy i tak dalej, ja nie jestem odpowiedzialny za to, jaki ja jestem. Za ja to są odpowiedzialni wszyscy wokół mnie, ale nie ja. I gdy zaczynamy rozumieć, że te wszystkie automatyzmy w ludziach się tworzą, to ja, choćbym nie wiem, co złego zrobił, to ja zawsze mogę to zwalić na ego, na ten automatyzm. I taka prawda. I teraz ludzie, jak są nieświadomi. I nieświadomie się w nich budują nawyki, no to czy złoczyńca jest winny temu, że gaszono na nim pety, jak był mały, i otaczał się samymi bandziorami i dlatego stał się bandziorem? No nie, tak go wychowano. I jeżeli ktoś jest na poziomie winy i jest szansa, że ma rozbudowaną logikę na tyle, żeby ten prosty wzór zrozumieć. Że w przypadku, gdy obwinia ta wina kogoś innego i pokażemy, że te osoby nie zdecydowały, żeby być, no ja, ja lubię tak na, na mentalach mówić, że słuchaj, jeżeli obwiniasz swojego partnera, obwiniasz, nie wiem, szefa, obwiniasz, obwiniasz, to nie jest ich wina, że oni się stali idiotami. I w tym momencie się otwierają takie drzwi, że, no ale jak? przecież on odpowiada za siebie. No nie, no i zaczynamy tłumaczyć. Wpływ doświadczeń na osobowość, jak się rozwijają nawyki. Czyli te po podstawy, podstaw. I nagle jak ta osoba zaczyna rozumieć, kurczę, faktycznie ja mam w sobie nawyki, których nie chcę mieć. Skąd one się pojawiły w moim ciele? No tak zostałeś zaprogramowany. Nie panujesz na tym. Nikt ci nie powiedział, że to możesz kontrolować. I tak samo jak ty nie jesteś winny swoim wadom, tak samo ludzie, którzy tobie wyrządzali jakąś formę krzywdy, nie są winni temu tacy jacy są. I gdy zaczynamy to rozumieć, że. No i tutaj ja lubię dawać różne skrajne przykłady, typu. Ktoś powie, nie, on jest za siebie odpowiedzialny, tak? Ja mówię w tym momencie. No to wyobraź sobie, że zamykamy Ciebie od najmłodszych lat w klatce i jesteś cały czas w ciemności i rzucamy Ci co jakiś czas jedzenie. Po 25 latach wychodzisz na wolność. Czy jesteś sobie winny, że się wszystkiego boisz i jesteś taki wydzikowiony, jesteś dziki jak po prostu. Pierwsza raz widzisz kolory, pierwsza raz widzisz ludzi, auta, nie wiesz co się dzieje? Czy jesteś winny temu, że masz brak pewności siebie po 25 latach więzienia? No, oczywiście, że nie, bo tak cię zaprogramowało Twoje doświadczenia. I teraz, jeżeli jeszcze byłeś bity, poniewierany, czy twoja wina, że się boisz panicznie, gdy widzisz człowieka? No oczywiście, że nie, bo tak zostałeś zaprogramowany. I tak samo jest z tymi ludźmi, takimi nazwijmy to, normalnymi. Też mają inne programy, inne doświadczenia i stali się tacy, akurat te, co są, bo ich tak nauczyło życie. I gdy to dociera do osoby, która siebie obwinia lub obwinia innych, że ja pierniczę, faktycznie to doświadczenia życiowe Franka tak ułożyły. On jest trochę po mamie, trochę po tacie, trochę po tym, trochę po tym. No faktycznie on jest jaki jest i on nawet nie wie, że on to może wszystko kontrolować, po prostu tak go zaprogramowała przeszłość. To tu się wtedy otwierają drzwi do przebaczenia. Gdy zaczynamy rozumieć, jak się kształtuje ludzka osobowość, nagle uchyla się opcja, żeby tej osobie wybaczyć. Dla winy to jest kluczowa sprawa, żeby przebaczyć sobie i przestać się obwiniać. To nie jest Wasza wina, że popełniliście błędy w swoim życiu. To nie jest Wasza wina, że pod wpływem emocji powiedzieliście coś nie tak, czy zrobiliście coś nie tak. To nie jest Wasza wina, że zostaliście tak zaprogramowani przez przeszłość. Jak to zaczynamy rozumieć? Zaczynamy sobie wybaczać wszystkie nasze niedoskonałości. Czyli w teorii trzeba nabyć to zrozumienie, że... Ja nie wybrałem swoich rodziców, miejsca, w którym się urodziłem, wychowawców. Ja sobie tego nic, nic nie wybrałem. Dlatego mam takie, a nie inne nawyki. Aha. To jak ja nie wybrałem swojej osobowości, to oni ją stworzyli. Jestem kopią tych wszystkich ludzi. Aha, nie mam, nie mam co mieć do siebie żalu, bo ten mechanizm jest automatyczny. Aha. I teraz jak patrzę na innych ludzi, to oni też. Mają w sobie masę rzeczy, których nie chcą mieć, są nieszczęśliwi, mają to destrukcyjne nawyki, myśli, zachowują się pod wpływem emocji. Aha, to nie oni wybrali tego, kim być. Są nieświadomi. I w tym momencie otwierają się drzwi do przebaczenia, co nie jest takie oczywiście proste. Jednak ja współpracując z wieloma ludźmi, gdy tłumaczyłem tę zasadę, jak powstaje osobowość, w większości zdecydowanej ludzi to klikało i było te takie aha, ja piernicze. Całe życie myślałem, że to jego wina, a to nie jest jego wina, że on jest jaki jest. Niesamowite. Nigdy nie patrzyłem tak na ludzi, nigdy nie patrzyłem tak na siebie. I te objawienie jest w stanie sprawić, że wyzbędziemy się obwiniania innych ludzi o cokolwiek kiedykolwiek. Nieważne, czy będziemy mówić o zbrodniarzach wojennych, o tacie, który ci coś głupiego powiedział, czy o niemiłej pani kasierce w żabce. Niezależnie, co to jest, nagle zupełnie inaczej patrzymy na jednego i tego samego człowieka. I to inne spojrzenie sprawia, że jesteśmy w stanie wybaczyć każdemu wszystko. Tak to właśnie u mnie było, kiedy się obwiniałem o tysiące rzeczy mojego tatę, mamę, dziewczynę, dziecko, psa. Wszystkich obwiniałem. Dopóki nie zrozumiałem, że są nieświadomi i że nie wybrali swojej osobowości, jak ogromny wpływ na doświadczenia ma przeszłość. Tu taką e, historię mogę opowiedzieć, gdzie nie zapomnę, jak patrzyłem na moją mamę kiedyś, i ona była bardzo niemiła dla mojego ojca, jaką wracał z imprez tak zadowolony nad ranem, to ona go witała z żelazkiem, i no, akcje były grube. Generalnie agresja i tak dalej. Ja patrzyłem na moją mamę i nie umiałem tego zrozumieć. Mamo, skąd w tobie tyle agresji? Skąd tego, tego wszystkiego? Jest ja to moją mamą walczyłem. Aż pewnego dnia moja mama ze mną usiadła i opowiedziała mi swoją historię życiową. Jak ojciec się nad nimi znęcał, jak wymuszał alkohol, jak była ogromna przemoc, jak straciła swojego ojca. Bo się rozwi rozwiodła jej mama z, z nim. Jaka ogromna przemoc była w tym domu, jak ona cierpiała, jak jej matka cierpiała. Jak ja usłyszałem tę historię, powiedziałem: Boże, mamo, jak ja ci współczuję. Przepraszam za wszystkie słowa, które ci powiedziałem, nie takie. Jak zobaczcie, jak się zmieniło moje postrzeganie, jak oceniałem osobę, nie widząc jej przeszłości, nie rozumiejąc, co się działo kiedyś i dlaczego stała się taka, jaka się stała. Tu mojej mamy nie rozumiałem i najchętniej by jej dowalił jeszcze jakoś. Gdy usłyszałem jej historię, ujrzałem, dlaczego jest taka, jaka jest. Nagle wyrosło we mnie współczucie, miłość, wybaczenie, wszystkie piękne emocje. Nie ma nic potężniejszego niż zrozumienie natury umysłu i tego, jak się kształtuje osobowość, jeżeli chcecie komukolwiek pomóc, kto się obwinia lub obwinia kogokolwiek innego. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.